Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Caputa i prowadzę ten kanał. Dzisiaj zapraszam do przygotowania ze mną kurczaka piccata, czyli dania z włoskimi korzeniami, które nauczyłem się robić w Stanach. Jest szybkie, proste i obłędnie pyszne. Pracę z kurczakiem zaczynamy od założenia rękawiczek. Bardzo ważne, pamiętajcie, samo płukanie kurczaka nam nie pomoże. Będziemy potrzebowali dobrej jakości piersi z kurczaka, które przekrawamy tak, żeby powstały dwa cieńsze płaty. Żeby ułatwić sobie pracę, wspomożemy się folią spożywczą. Musimy ofoliować naszą deskę. Następnie układamy na folii płaty kurczaka i przykrywamy kolejną warstwą folii, dzięki czemu nie rozchlapiemy niczego po kuchni. Filety mamy przykryte folią i teraz musimy je rozklepać, bo piccata to mięso rozklepane. Tylko że nie możemy tego zrobić tłuczkiem, takim z ząbkami, bo zniszczymy kompletnie strukturę. Chcemy jedynie tak naprawdę odrobinę je rozbić, odrobinę. Dlatego ja to zrobię pięścią, bo nie mam takiego tłuczka, który był płaski. Jeżeli macie płaski, możecie to zrobić spokojnie takim płaskim tłuczkiem. Nie róbcie tego tym z ząbkami czy rowkami, dlatego bo poniszczycie, a my nie robimy kotleta schabowego. Także zaczynamy. Super. Kurczaka mamy rozklepanego, teraz go wyciągamy i przekładamy na chwilkę do miski. Mięso doprawiamy z jednej strony solą i świeżo zmielonym pieprzem. Następnie obracamy i ponownie przyprawiamy solą i pieprzem. Kurczaka odstawiamy na 15 minut, żeby sól i pieprz zrobiły swoje. Piersi nam się marynują, a my przygotowujemy wszystkie pozostałe elementy, które będą nam potrzebne. Zabieramy się za kapary. I bardzo istotne pytanie, które tutaj na pewno się pojawi. Grzegorz, czy mogę czymś zastąpić kapary? Nie. Nie, po prostu kapary muszą być w tym daniu, tego nie zastępujemy kaparów. Kupujemy kapary i używamy kaparów, ok? Potrzebujemy 3 łyżek kaparów, 1 cytryny, a dokładnie soku wyciśniętego z jednej średniej wielkości cytryny. Połowy szklanki białego, wytrawnego wina. Jeszcze musimy przygotować sobie duży talerz lub tackę do panierowania, na którą wysypujemy mąkę pszenną. Panierujemy plastry z kurczaka w mące. Mąka powinna dokładnie pokryć mięso, to ważne. Na koniec przygotowań siekamy bardzo drobno pół pęczka natki pietruszki. Pora zabrać się za smażenie. Do tego potrzebujemy patelni, palnika ustawionego na taką średnią moc i tłuszczu. W naszym przypadku będzie to oliwa. Oliwę wylewamy na patelnię i rozgrzewamy. Na rozgrzanym tłuszczu smażymy panierowane mięso. Potrzebujemy po 4 minuty smażenia na każdą ze stron. Usmażone plastry ściągamy na kratkę i zabieramy się za robienie sosu. Na patelnię wędrują kapary, białe wino i sok z cytryny. Teraz płyn redukujemy o połowę, jednocześnie czekając, aż drobinki ze smażenia odkleją się od patelni. Gdy płyn się zredukuje, ponownie wkładamy na patelnię mięso i dajemy mu 2-3 minuty w sosie. Patelnię przekładamy na wyłączony palnik, już jej nie podgrzewamy i wrzucamy 100 g masła. Teraz wystarczy mieszać, aż masło się rozpuści. Ważne, jeżeli chcecie przygotować ten idealnie aksamitny sos, nie dodawajcie masła, gdy patelnia jest jeszcze na palniku. Doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem, dodajemy natkę pietruszki i mieszamy. Mięso układamy na talerzu, podajemy z sosem i ulubionymi dodatkami. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrybowania kanału i pisania, co chcecie zobaczyć w następnych filmach. Do zobaczenia!